każdemu przysługuje prawo do obrony. Jest to prawo konstytucyjne i jednym z elementów tego prawa do obrony jest prawo do korzystania z obrońcy. Brak takiego obrońcy, czy niewykorzystanie prawa do obrony może powodować, że całe postępowanie będzie nierzetelne i na przykład może okazać, że możemy skazać osobę niewinną, jak to czasami w Polsce się ostatnio zdarzało. I naszym zdaniem, zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jest to prawo absolutnie fundamentalne i w związku z tym należy je zapewnić w miarę możliwości każdemu od samego początku. Niektóre błędy popełnione w postępowaniu przygotowawczym na samym początku tego postępowania mogą już nie być do naprawienia, jeżeli się je popełni właśnie w tym momencie. Obrońca w takim postępowaniu właśnie służy do tego, żeby móc korygować postępowanie prokuratorskie organów ścigania. Prawo do obrony, jest, oprócz tego, że zagwarantowane jest w Konstytucji, mówi o nim również Kodeks Postępowania Karnego i Europejska Konwencja Praw Człowieka. Mówi też o tym dyrektywa o dostępie do adwokata i dyrektywa o pomocy prawnej. Jak już mówiliśmy wcześniej, chodzi o to, że każdy, nawet podejrzany czy oskarżony o najcięższe przestępstwo, ma prawo być sądzony w sposób rzetelny i ma prawo się bronić. Nie przesądzamy w żadnym razie o tym, czy ktoś jest winny czy niewinny, ale prawo do obrony powinien mieć zagwarantowane. I chcemy, żeby to prawo było zagwarantowane każdej osobie w Polsce i dlatego staramy się o to, żeby państwo polskie implementowało w pełni dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące prawa do obrony.